Witajcie. Wybieracie się gdzieś na Halloween? Bo ja w tym roku nie idę. Nigdzie nie mogłem dostać maski marszałka. A te pozostałe straszydła już mi się przejadły. Właściwie to większość mężczyzn ma swój Halloween przez cały rok. Budzisz się rano, patrzysz, a koło ciebie leży Halloween. I to święto trwa do momentu, do którego Halloween nie pójdzie się obalować. Być może dlatego faceci biorą się za młodsze roczniki. No bo ile w końcu można świętować? Oczywiście wytrawny. Halloween wstaje wcześniej, żeby nie utwierdzać faceta w przekonaniu, że ma rację. Inna sprawa, że młodszy Halloween dobry jest do czasu. Bez przerwy tylko psikus, psikus, psikus. A przecież mężczyzna w sile wieku to nie jest jakiś durnacel. Dlatego, panowie, radzę wam, wy dobrze przemyślcie model świętowania. W przypadku, kiedy wasz stary, sprawdzony, wypróbowany Halloween spyta was znienacka, cukierek albo psikus, wy spokojnie, z namarszczeniem, możecie odpowiedzieć: dzisiaj cukierek. Młodszy Halloween już taki wyrozumiały nie będzie. Miejcie się dobrze. A jeszcze z okazji Halloweena będzie straszna mina. Przepraszam, do za tydzień.